Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony komentator Majora CSGO, PGL Major 2021, czyli Piotr Izak Skowyrski. Dzień dobry. Cześć, słuchajcie, miło mi was wszystkich tutaj powitać, zgromadzonych oczywiście. I myślę, że taki film wam się przyda też, żeby wszystko było w takim jednym miejscu. Jeżeli taki pomysł na film wam się podoba, to mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę. I ty też. To będę bardzo wdzięczny. Słuchajcie, nie, ja jakby sorry, że tak latam, ale powiem szczerze, że strasznie się cieszę i jestem zajarany tym, że wracam do komentowania, tym, że znowu wraca Counter-Strike na takim poziomie, że będzie turniej lanowy i to wszystko tak sprawia, że po prostu czuję takie motyle, nawet nie w brzuchu, ale jakby wszędzie. Dlatego się strasznie cieszę, bo wiecie, e-sport to moja pasja i fajnie, że wracam do korzeni, do tego, co sprawiło w ogóle, że tutaj jestem, do komentowania. Także mam nadzieję, że się cieszycie tak samo jak ja. No właśnie, bo tyle lat już minęło, przecież 8 lat, słuchajcie, to jest 8 lat ponad już, odkąd zacząłem streamować, zacząłem komentować, także 8 lat doświadczeń, które chciałbym wykorzystać dzisiaj, chociażby, żeby nagrać dla was ten materiał i troszkę pogadać o moich predykcjach, jak to wygląda, w mojej głowie przynajmniej, jak wyglądają faworyci podczas tego turnieju, jak będzie wyglądał sam turniej, myślę, że to wszystkim się nam tutaj przyda. Od wtorku, od godziny 10 rano zaczynają się mecze, także zapraszam serdecznie, moi drodzy. Codziennie od wtorku będzie taka porcja Counter-Strike'a, że coś fantastycznego. Z moim komentarzem nie tylko, bo będzie nas parę osób. I to jakich osób, słuchajcie? Znakomitych osobistości na scenie. Będę komentował z Sajem, z Łukaszem Bożyczkim. Będzie Kubik, będzie Wuzej, będzie Madłan. Może się Łysego Zesla nawet wyciągnie. Zobaczymy. Także zapraszam oczywiście serdecznie do oglądania. No i ten film właśnie. No to film, na który czekaliście. Bo film z moimi typami, z obstawianiem Pikema i tak dalej. Więc ojejku, aż normalnie się zapowietrzyłem, ale się tak strasznie cieszę. Nawet nie sądziłem, że tak się będę cieszył, bym nagrywał ten film. Bo wiecie, że e-sport to przecież moja wielka pasja i kocham komentować mecze, zresztą ostatnio już jakieś przymiarki miałem, żeby się rozgrzać gardło przed komentowaniem Majora, także myślę, że będzie super. A Majory w Counter-Strike'u to już przecież cała historia tak naprawdę, zresztą w grze, nawet w grze, moi drodzy, dodali, zobaczcie, całą w ogóle historię turniejów typu Major, coś pięknego, zobaczcie, jest Virtus Pro nawet, wow, patrzcie. Jeszcze stare zdjęcia chłopaków z Majora w Katowicach. Można sobie powspominać, można zobaczyć, słuchajcie, statystyki z tego finału nawet w Gierce. Zobaczcie, że to jest Snax, 32 fragi miał w finale, nie pamiętałem tego. A teraz na przykład 9. Także słuchajcie, kawał historii, piękne wspomnienia na pewno i dla mnie jako kibica, bo wtedy w Katowicach byłem jako kibic i później z kolejnych różnych turniejów, słuchajcie, jako komentator, bo przecież komentowałem pierwszego Majora w 2013 roku chociażby. Komentowałem tego ostatniego w Berlinie, także to jest cała historia tak naprawdę, piękna historia, dlatego też się strasznie jaram i się strasznie cieszę, że będę mógł dla was komentować tego Majora. No ale oczywiście jeszcze troszkę o partnerze całej transmisji, czyli STS-ie. Moi drodzy, możecie się rejestrować, macie link poniżej, macie link w opisie, macie też specjalny kod IZAK, za który dostaniecie przy rejestracji 25 zł. Jak sobie wejdziecie z linku rejestracyjnego, to wam powinno wpisać automatycznie, jak nie, no to sobie wpiszecie po prostu kod promocyjny IZAK i tam dostaniecie 25 zł na konto bonusowe. Do tego, oprócz samej tej promocji, jest pewny 1200 zł na start, czyli no, oczywiście przy pierwszej płacie można dostać podwojenie tej kwoty do 1200 zł, więc też na pewno fajna sprawa i pierwszy zakład bez ryzyka do 200 zł, czyli jeżeli się nie uda, no to 200 zł zostanie nam zwrócone, jeżeli obstawiliśmy 200 zł na konto bonusowe, także to tytułem wstępu tak naprawdę. No i teraz może przejdziemy już sobie do samego Majora. Jestem tutaj na Liquidopedii, och, tutaj właśnie, to jest cały overview, czyli wszystko to, co powinniśmy wiedzieć. $1 000 000 za pierwsze miejsce, za drugie 300 tysięcy, później 140 tysięcy, 70 tysięcy, także no jakby jest o co walczyć, to na 100% są zawodnicy. Zaczynamy oczywiście od Challenger Stage od 26 do 29 października. No i oczywiście te wszystkie drużyny, z kim się mierzą i tak dalej, za chwilkę pokażemy chyba Pikema. Myślę, że to już jest ten moment, żeby, słuchajcie, odpalić Pikema. Jak to wygląda u mnie? Tak sobie, słuchajcie, zrobiłem. Troszkę zmieniłem zagranie moje, taktykę na tego Majora. Zasłaniam tutaj troszeczkę Big jeszcze. O, odsunę się. Jest Big. Tutaj, jak coś.
No, więc słuchajcie, ustawiłem tutaj na 3-0 Godsend, bo powiem szczerze, przy tak wyrównanej stawce, Astralis nie jest już takim dominatorem jak kiedyś, to z pewnością, wydaje mi się, że te drużyny mogą się przynajmniej raz potknąć. Ciężko stwierdzić, kto może wygrać 3-0, dlatego nie ryzykując, wolę ustawić, bo musimy trafić 5 na 7, słuchajcie, typów, żeby dostać punkciki. No bo właśnie, jeżeli chodzi o transmisję, no to tak wracając jeszcze do tego Pikema, mamy tutaj całą monetę, ja sobie kupiłem od razu z 3 żetonami. Żeby dropiły paczki, nie trzeba oglądać transmisji. Tutaj są specjalne misje. Jeżeli zrobimy odpowiednie misje tutaj po kolei, to dostaniemy monetę, za którą sobie kupujemy suwenira po prostu. Więc będzie można to wymieniać, tutaj sobie klikniemy, wejdziemy w mecze i tu będą mecze i tu będzie za monetę można wymienić sobie monetę na suwenir. Na razie mam 3, jak będę poprawnie typował oczywiście w Pikemie, no to wtedy będę dostawał kolejne monety. Nie wiem, czy to się wczyta. Mam nadzieję, że tak. Może tak będzie szybciej po prostu. Dobra. No i teraz się nie wczyta. No fantastycznie. Dobra, jest, udało się. Na szczęście się udało. Więc tak, ustawiłem te drużyny właśnie po to, żeby na pewno trafić 5-7. No wydaje mi się, że z tych 7 drużyn, które tu ustawiłem, 5 musi przejść, żeby Pika ma dobrze zrobić. Tylo ustawiłem na 0-3, dlatego że Tylo nic nie grało oficjalnie na dobre drużyny, więc wydaje mi się, że mogą się zderzyć ze ścianą, jak trafią na ogarnięte drużyny, na poziom bardzo poszedł do przodu przez te ostatnie 2 lata, kiedy widzieliśmy ich na takim turnieju typu Major. Także wydaje mi się, że tutaj Tylo na 0-3. Na 3-0 ustawiłem taką drużynę, która oczywiście raczej tego nie zrobi, aczkolwiek to jest ekipa z Brazylii, oni zawsze potrafili zaskakiwać. Jeżeli oni się będą nakręcali, to jest szansa. Jakaś tam malutka, więc wolę tutaj jakiegoś takiego outsidera, który prawdopodobnie odpadnie, ale równie dobrze mogą wejść sobie na taki wynik też. Chciałbym po prostu mieć tutaj pewniaczki, przynajmniej 5, żeby dostać, słuchajcie, to wszystko, żeby to oczywiście przeszło dalej, więc to oczywiście jest mój pikem. Mam nadzieję, że pomogłem. Myślę, że taktyka będzie teraz troszkę lepsza. No jak już jest pikem, to może ogarniemy sobie poszczególne mecze i tutaj też na pewno nam pomoże strona STS-u, bo tam mamy w ogóle zakładkę majorową. W e-sporcie jest PGL Major Stockholm i tutaj chociażby mamy nasze pierwsze mecze, więc też można gdzieś tam się na tym troszeczkę skupić. Tu są te mecze. Mecze są 2 od 10, potem 2 o 11.15, 12.30, 13.45. Także tak to będzie wyglądać, moi drodzy. No i w pierwszym meczu Astralis... Tu powinien być pewniak w takim spotkaniu z Copenhagen Flames, które no nie jest w jakiejś fantastycznej formie. Spirit kontra FaZe, no tutaj też może to pójść w obie strony, ale jednak FaZe to też jest taka drużyna pod majory i na pewno będzie im bardzo zależało, żeby się odpowiednio przygotować, więc tutaj też raczej FaZe. Tutaj, no cóż, GoCentro wstawiłem teoretycznie 3-0, ale tak jak mówię, tu może się pojawić, to może stać wszystko. To nie będzie łatwy mecz ani dla Ents, ani dla GoCent. Więc ciężko tak naprawdę stwierdzić, tak jakbym sobie obstawiał, no raczej FaZe. Tutaj bym wolał nawet odpuścić to spotkanie, bo bym się bał troszeczkę. Raczej bym tu prędzej przeszedł do Virtus Pro, które też moim zdaniem będzie świetnie przygotowane. Movistar Riders kontra Renegades to też bym sobie skipnął, dlatego że Movistar Riders grało nieźle, ale Major to jest kompletnie inny turniej i wydaje mi się, że tutaj mogą faworyci w takich spotkaniach zawodzić. Zatem to bym sobie odpuścił. Tutaj Entropic kontra Big. Prędzej bym dał tutaj na Big. No i Heroic, Tylo. Tak powinno być, więc gdybym miał sobie zrobić jakiś taki kuponik na pierwsze mecze, to byłoby spotkanie, które bym obstawiał, bo tutaj też Mouse, nie jestem pewny Mouse, muszę zobaczyć jak będą grali na tym turnieju. To też, słuchajcie, ważne jest, żeby śledzić turniej, żeby oglądać mecze, patrzeć jak dana drużyna gra, jak sobie przygotowali wszystko pod samego Majora, bo może być tutaj różnie, więc tak to wygląda. Oczywiście, słuchajcie, jest kilka różnych innych typów, pewnie można obstawić zwycięzcę, jaki jest kurs na Navi. 3 jest na Navi, to jest największy faworyt do zwycięstwa całego turnieju, jak widzicie. Ale na przykład jest też opcja, kto ustrzeli Ace'a, to jest myślę bardzo ciekawe. Na Simpla 1.65, że podczas tego turnieju ustrzeli Ace'a. Na Dychę 2.80 na przykład. No, Dycha i Hades 3.48, czyli prędzej Dycha ustrzeli Ace'a niż Hades według STS-u. No na pewno też ciekawa sprawa. Także myślę, że tutaj też będę kombinować. Przede wszystkim, słuchajcie, będę śledził, bo będę komentował turniej, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Także
będzie się działo, moi drodzy. To jest oczywiście ta faza, słuchajcie, faza Challengers. Później, jak dojdziemy do fazy Legend, to też się wszystko pozmienia. Bo jak sobie oczywiście przejdziemy na Liquidopedię i wejdziemy sobie w Legend Stage, no tutaj 8 drużyn z tamtych 16 dołączy do Legend. No tutaj to się będzie działo, ale z tych drużyn, no oczywiście, Evil Geniuses jest w dużym dołku, więc wydaje mi się, że Evil Geniuses raczej sobie nie poradzi. G2 też bym się nie spodziewał cudów z ich strony. Spodziewałbym się raczej cudów ze strony Gambit, Navi. No to są takie dla mnie drużyny, które mogły zaskoczyć. Vitality w kratkę. No ciekawe. Ciekawe, słuchajcie. No, myślę, że tak. Przede wszystkim na razie skupiamy się na scenie Challengers, żeby sprawdzić formę tych drużyn. Już w tej fazie Legends będą czekały kolejne ekipy, ale z takich oczywiście najbardziej wierzę w Navi Gambit, Furię do tego, z tych drużyn, które tu są. To jest Navi, Furia, Gambit. I trzecia, czwarta jakaś jeszcze może, najprędzej pewnie Team Vitality, ale to też, słuchajcie, nie bym powiedział, nie, ja wiem, tak trzy drużyny tutaj raczej to są takie pewniaki, a tak to będzie trzeba, słuchajcie, będzie trzeba po prostu sprawdzać formę. Będzie można na tym zakończyć ten materiał informacyjny. Najważniejsze oczywiście, to ja już, tak jak mówiłem, turniej od 26 października, od 10 rano, codziennie z wyjątkiem 2 listopada, kiedy jest przerwa, potem 4-7 znowu mecze, także będzie jeden dzień na odetchnięcie, na złapanie oddechu, zregenerowanie gardła przed fazą pucharową, ale mam nadzieję, że będziecie wpadać na transmisję, że będziecie codziennie oglądać te mecze, bo naprawdę warto te spotkania śledzić, to będzie Counter-Strike na najwyższym poziomie, myślę, że to będzie to jest przepaść pomiędzy poziomem z tamtego Majora i tego, naprawdę, zobaczycie tutaj perfekcję, jakiej nie widzieliśmy. Tego jestem pewny, że Counter-Strike mocno poszedł do przodu, także mam nadzieję, że się widzimy. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia już na Twitchu. Cześć, cześć.